Musisz, Marcin, powitać jakoś kosmicznie. Musimy powitać jakoś kosmicznie, galaktycznie. Witam przy... A, no tak, ja tak nie potrafię. Servus Ancymony, witamy Was serdecznie w naszym kolejnym szorcie. Dzisiaj będziemy galaktycznie podróżować hipernapędem po galaktykach galaktycznych. Zgadza się. I będziemy kolonizować galaktyki, będziemy zaludniać nowe planety i oczywiście będziemy atakować Was różnymi pomysłami związanymi z grami. No dzisiaj akurat konkretnie z jedną. Eminent Domain. Eminent Domain, nasz stół galaktyczny. Dokładnie. Więc jak już wjechała gra, to subskrypcja. Paru w górę oczywiście, komentarz, że fajnie, że chłopaki fajnie wyglądacie, że ładny krawat, że super mucha, że jakoś tak kompozycyjnie ładnie to się wszystko łączy z tłem i kolorystycznie, że ogólnie jest no high class, high class. A i Patronite, słuchajcie, właśnie Patronite. Patronite dzięki temu, że istniejemy w Patronite, możecie nas wspierać finansowo. I co najważniejsze, każdy patron ma dostęp do naszej grupy facebookowej, a tam umieszczamy informacje, w jakie gry nie grać. Mało tego, będą też, tam sobie prowadzimy różne pogaduszki, niebawem ruszamy z akcją naszych podcastów, więc patroni będą też decydować, jakiego typu podcasty będą medrować na nasz kanał. Bo będą podcasty na Spotify'u, Piotrze, tak? Będą jest to potwierdzone. Tak, zarząd potwierdził. Zarząd potwierdził, będą na Spotify'u. W pierwszej kolejności będą ukazywać się oczywiście dla naszych patronów, w drugiej kolejności dla naszych wszystkich, całej reszty kochanych widzów. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj mamy grę Eminent Domain, czyli grę karcianą o budowaniu cywilizacji galaktycznej. Tak. W kosmosie, no bo galaktyczna to w kosmosie. No tak, tak, tak. Będziemy często wędrować sobie tutaj w różne rejony galaktyki, będziemy badać planety, będziemy, a właściwie, właśnie, przede wszystkim to my wcielamy się tutaj w niekonkretnego jakiegoś bohatera, a idziemy w skalę mikro, tak jak ty kiedyś tam to nazwałeś, tak? Nie, mikro czy makro to jest? Makro to jest tak. Makro. A teraz idziemy w skalę globalną. Globalną, tak, czyli jesteśmy tu jakimś liderem, zarządcą, imperatorem można powiedzieć. Tak. Galaktycznym imperatorem. To tak, dobrze się składa. Tak, Marcin będzie imperatorem, ja będę imperatorem. Nasze galaktyki jakoś tam się nie będą spotykać ze sobą, raczej. Będziemy tak przelatywać obok, raczej. Będziemy tam ewentualnie wysyłać ze sobą jakieś sygnały, że tam u ciebie, no porząsiu, bo ja będę czasami zerkał, jak tam i twoja galaktyka. I w zasadzie tyle. I tyle. Bo my się ścigamy. Jesteśmy takimi galaktycznymi imperatorami, którzy są... No imperium... Czekaj, bo kto jest ten, kto się ściga w rajdach samochodów? To jest ścigacz? Nie. No, rajdowiec. Rajdowiec. Galaktyczny rajdowiec. Jesteśmy imperatorem rajdowcem. Imperatorem, któremu zależy przede wszystkim na zdobywaniu wpływów, Marcin, pieniędzy. O to tutaj chodzi. Punktów zwycięstwa. Punktów zwycięstwa. Ale zaczynamy dokładnie z taką samą kiesą, że tak powiem. Początek jest identyczny. Klimatycznie. Chodzi właśnie o to, że to jest gra typu 4X, czyli mamy eksplorację, mamy ekspansję, mamy wydobycie. Eksterminację, wydobycie. Wszystko to, co gra tego typu powinna w sobie mieć. To jest gra karciana. Będziemy mieli tutaj rozłożone oczywiście karty z misjami, które my będziemy robić. Pokrótce zaraz Wam wytłumaczymy, w jaki sposób w te się grę gra. Natomiast klimatycznie wszystko polega na tym, że my, jako właśnie ci imperatorzy rajdowcy w galaktycznym systemie światów, staramy się zdominować jak największą liczbę planet, wydobywać jak najwięcej surowców, zdobywać statki kosmiczne, które pomagają również drugą stroną podbijać nam te planety. To jest konkurs. To jest konkurs. To jest galaktyczny konkurs. Tutaj chodzi tak naprawdę jeszcze o to... Jeszcze są badania technologiczne. Zobacz, Marcin, to chodzi o to przede wszystkim, żebyśmy wygrali ten galaktyczny konkurs, bo wygrywa ten gracz, który będzie miał jak najwięcej wpływów, czyli punktów, w konkretnej dziedzinie. Znaczy, no, trzeba się specjalizować. Trzeba się specjalizować. Jako sam tytuł stwierdza, w jaki sposób musimy się specjalizować, bo nie można być mistrzem we wszystkim. Eminent domain. Czyli musimy dominować w pewnej specjalizacji. Jeżeli jesteś specjalistą od wszystkiego, to jesteś specjalistą od niczego. Taka jest definicja tej gry. Zgadza się. No i proszę Państwa, co my tutaj robimy? Tutaj oczywiście mam rozłożone karty. Centrum dowodzenia. To są centrum dowodzenia, to są misje, które my będziemy mogli wykonywać. Każdy z graczy oczywiście ma 10 startowych takich samych kart. Każdy zaczyna dokładnie na tej samej startowej planecie. Znaczy, planety są inne, ale mamy tak podobną planetę. Tak, zaczynamy z jednej. Podobną ziemię, a ja mam tak też podobną ziemię. Tak. No i one się nie spotykają. Ty jesteś w jakiejś tam galaktyce i ja. My nawet czasami nie wiemy o tym, że istniejemy. Ale możemy w jakiś sposób wpływać na siebie, to jest dość dziwne. Tu? Tak, no bo my siebie nie znamy, ale jak ty wykonujesz misję, to ja też wykonuję też misję. Gra jest o tyle prosta, że tak naprawdę robimy dwie rzeczy w swojej turze. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to zagrywamy
akcję. Możemy, ale nie musimy, bo to jest opcjonalne. To jest opcjonalne i akcja to jest taka rzecz, którą możemy zrobić tylko my. Nasz konkurent w tym momencie nic nie może zrobić. Jeżeli zdecydujemy się zagrać akcję albo nie, to wtedy po tej akcji przechodzimy do fazy misji. Wtedy my musimy wybrać którąś z pięciu ścieżek, która jest tutaj zaprezentowana, czyli możemy robić zwiad, możemy robić wojnę, kolonizować, możemy produkować, handlować albo prowadzić pewne badania. Jeżeli ja jako gracz decyduję się, aby to zrobić, to ja jako przywódca tej misji robię podstawową rzecz i mam pewną gratyfikację dodatkową, natomiast gracz drugi może po prostu zrobić rzecz podstawową z tej misji. Tak, czyli w początkowych fazach, na samym początku robimy akcję z karty i oczywiście robimy to, co na karcie jest napisane. Jeżeli zagrywamy na przykład kartę, nie wiem, badania, dajmy na to przykładowo, no to mamy napisane, co robimy. Że na przykład usuwasz z gry maksymalnie dwie karty z ręki. I tyle. Ja zagrałem tę kartę, ona idzie oczywiście na stos kart odrzuconych, następnie jest faza misji, o której wspominałeś i tutaj już wykonujemy misję. Misję. Prostu. I teraz przykładowo, że jakie ty masz karty? Pokaż. No, bierzemy sobie, zerknę. No, badania bierzesz. Biorę badania. Bierzesz badania i ty jako gracz, który jesteś teraz twoja akcja, jakby twoja tura, więc ty pobierasz jedną kartę technologii do opłacenia kosztu tej lubki. Czyli? I musisz spełnić wymagania planetarne. Tak, czyli w tym momencie właściwie przygotowuję się, wykonuję pewne badania, które w efekcie dadzą mi poznanie pewnej technologii, bo mamy trzy stosy kart technologii. I teraz ty, Piotrze, dorzucasz dodatkowe te same karty, żeby wzmocnić. Tutaj mamy oczywiście ikonki takich żaróweczek. Mamy trzy ikonki. Pomysł, to jest pomysł na badanie. To są takie głębokie badania. Galaktyczny pomysł. I teraz ty patrzysz sobie, jakie masz planety. Masz planetę żyzną i metaliczną. No to powiedzmy, że bierzesz sobie planetę metaliczną. Przeglądasz sobie tutaj wszystkie technologie, które posiadamy. I zastanawiam się, co chciałbym, na jaki pomysł chciałbym wpaść. Jaką technologię chciałbym wyprodukować. Wśród tych technologii z tej konkretnej planety mamy tutaj informację, że mamy tutaj koszt trzech żaróweczek, które są na planecie. I Piotr sobie zagląda, co tutaj może wziąć. Na przykład chcesz wziąć ulepszoną kolonizację. I tą kartę bierzesz na swoją rękę, pozostałe badania odkładamy i tak realizujemy, proszę Państwa, misję. I oczywiście w pozostałych kartach polega to na tym, że albo będziemy kłaść kolonie na swoje planety, żeby je odkrywać, albo możemy myśliwce budować, żeby podbijać te planety. Zgadza się. Co tam jeszcze mamy? No możemy... Mamy zwiad, żeby na przykład przeszukiwać, o, bo to jest ekspansja. Eksploracja. Mhm. My możemy po prostu przeglądać konkretne planety, które są nieodkryte. Nie możemy podglądać ich, co one nam dają i my te planety czyli możemy... Czyli my je widzimy na jakimś radarze, takim naszym panelu kosmicznym, galaktycznym, tak. Ale że one są, ale tak. Jeszcze nie dotarliśmy, jeszcze nie wiemy, co tam się znajduje. Bierzesz sobie te planety w takiej ilości, ile masz tam oczywiście tych swoich punkcików, zostawiasz sobie jedną i stawiasz przed sobą, ona będzie tylko twoja do odkrycia. I proszę Państwa, na czym ta gra tak naprawdę de facto polega? Deck builder. To jest gra, gdzie budujemy swoją talię. Możemy oczywiście z tej talii karty odrzucać, możemy je dodawać poprzez te realizację tych misji. I my musimy zbudować silnik tej talii taki, aby gromadzić jak największą liczbę punktów. Tak, bo oczywiście wygrywa gracz, który zdobędzie, jak już wspominaliśmy, największą ilość tych żetonów wpływów. Czyli właściwie musimy przygotować się na to, że będziemy musieli specjalizować się w pewnej kategorii, tak? Albo dwóch. Albo dwóch. To zależy od naszego pomysłu na daną rozgrywkę. Jeżeli dochodzą nam karty konkretnego typu i wolimy na przykład, nie wiem, rozwijać się pod względem nie ekspansji, czy nie zaludniania planet, nie kolonizacji, a bardziej właśnie na zasadzie rozpoczynania wojny galaktycznej o planetę, to też możemy pójść w ten sposób. Punkty zdobywamy za technologie, które są na naszych dłoniach. Punkty dostajemy za odkryte planety. Punkty otrzymujemy również za produkcję surowców. To też jest istotne i ciekawe też zrobione pod względem klimatu, ponieważ odkrywając planetę, ta planeta produkuje dla nas pewne surowce. Tak? Może. Może, ale nie musi, ale załóżmy, że jest jakaś planeta, która nam, tak jak ja miałem w turze, byłem bardziej tak nastawiony właśnie na produkcję, moja planeta produkowała jakieś tam żelazo i wodę produkowała i ja poszedłem właściwie w produkcję różnych surowców po to, żeby je później eksportować. I dzięki temu zdobyłem całkiem nawet pokaźną tutaj ilość kredytów, wpływów, punktów. Tak, więc jakby od Was jako graczy będzie zależało od tym, w którą stronę chcecie iść. Albo będziecie sprzedawać surowce, będziecie iść w badania, albo będziecie tylko szli w statki kosmiczne, bo może się okazać tak, że każdy z nas ma równą liczbę punktów, to wtedy siła armii decyduje o tym, kto wygrał. Tak. Więc to jest gra taka, gdzie mechanicznie początek jest bardzo powolny, bardzo taki mozolny. No najpierw... trudno jest stworzyć galaktyczną cywilizację, no nie oszukujmy się, trochę to trwa. No umówmy się.
To jest takie trudne. No trochę. Na samym początku będziemy bardzo powoli rozpędzać tą swoją galaktykę, ale w pewnym momencie już zrozumiemy, gdzie jesteśmy, do czego dążymy, będziemy usuwać pewne niepotrzebne karty i będziemy robić co. I jakby ta gra przyspiesza z czasem. Tak. Jesteśmy coraz silniejsi, tych punktów coraz więcej przybywa, co tury z tych punktów coraz więcej. No ale to jest właściwie to, co powiedziałeś, właściwie jest typowe dla każdego deckbuildera, prawda? Deckbuilder rozpędza się, tak? Tak. Rozpędza się za sprawą i z każdym etapem dobierania nowych kart i jakby boostowania na naszej dłoni. Podsumowując, czy ty, Piotrze, czujesz to, że ta gra jest obudowaniem cywilizacji kosmicznej, czy jednak mimo wszystko jest to gra abstrakcyjna i jest to włożone trochę na siłę? Wiesz co, ja mam coś takiego z deckbuilderami w ogóle, że ja jakby szybko wskakuję w klimat tej gry. To się raty. Szybko wskakuję wojnę byś zagrał normalnymi kartami, byś tam czuł żołnierzy. Poziom imersji jest dość taki, wiesz, łatwy, prawda? Ja wchodzę dość szybko w klimat gry, jeżeli ona mi daje ku temu możliwości. No i ta gra daje ku temu możliwości. Na pewno pod względem mechanicznym czuję rozbudowę. Czuję rozbudowę, czuję, że moja talia rośnie w siłę, a jeżeli rośnie w siłę, no to czuję, że to Imperium Galaktyczne rzeczywiście staje się jakiś potężny w jakiejś kategorii. Ja z tą imersją w tej grze nie mam tak przepięknie jak Piotr. Znaczy ja też, a właśnie, bo no chodzi o to, że przepięknie, bo mechanizm tej gry sprawia, że czuję imperium, że czuję wzrost, rozbudowę. Tak. Kolejny etap to kwestia wizualizacji, która nam tutaj powinna podbijać ten klimat kosmosu tutaj. I tutaj już jest trochę mniej, to znaczy głównie tutaj oczywiście zwracam uwagę na te wszystkie symbole, które się roztaczają w centrum dowodzenia, tak? To jest jakiś panel kosmiczny, ja tutaj widzę to, jakie zadanie mogę wykonać. Tak naprawdę ten klimat dopiero wchodzi z tymi kartami badań. Klimat wchodzi dopiero z kartami badań, ponieważ są to jedyne karty, które posiadają tutaj jakieś ilustracje, jakiś, nie wiem, jakiś fabryk, pojawia się jakiś dowódca, jakieś, nie wiem, ulepszona wojna, to widzimy, że mamy jakieś rakiety i tak dalej. No i plus te planety, które wyglądają w jakiś konkretny, ładny sposób. Tak, każda planeta jest inna rzeczywiście, tylko jakby styl tych grafik jest dość taki, powiedziałbym, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że one są brzydkie, ale też nie są nowoczesne, nie są to takie grafiki, które sprawiają, że ja chcę na nie patrzeć, prawda? Tak, one po prostu tak spojrzymy, a później tak patrzymy na ikonografię. Raczej, i to wszystko. Tak, raczej staramy się, znaczy nie zapamiętujemy ich, tak? Na pewno nie zapamiętamy tej gry z powodu grafik, bo one są takie, no po prostu, no przyzwoite. Słuchajcie, dla mnie to jest gra o budowaniu talii i o tym, żeby rozpędzić to jak najszybciej i zdobywać punkty. Szczerze, to równie dobrze mogłoby być każda inna tematyka włożona w tę grę, bo sam kosmos tutaj no po prostu istnieje. Ale żebyśmy mogli powiedzieć, że my tutaj budujemy jakąś wielką cywilizację, ja tego w ogóle tutaj w tej grze całkowicie nie czuję. To jest dla mnie obok. Mhm. Ta gra jest typowo grą do obliczania tego, w jaki sposób karty będą wchodzić mi na dłoń, żebym w szybszy sposób od mojego konkurenta po prostu zdobywał punkty. Tak, tyle. Ja mam podobnie, chociaż widzę, że ten temat ładnie wpasowuje się w ten typ deckbuildera. To znaczy, jeżeli mam planetę, to rzeczywiście mogę jakby kolonizować i rzeczywiście to robię mechanicznie, prawda? Jeżeli mam na przykład, nie wiem, chcę zaatakować, to rzeczywiście biorę sobie stateczki. Wersja taka, ta oryginalna posiadała jeszcze statki plastikowe. To by na pewno podbiło imersję, ale jest to taki element no, niekoniecznie dobry w grach planszowych, jeżeli mocno liczymy pieniądze w naszym portfelu, prawda? Bo to na pewno by podbiło cenę, ale wersja ta angielska posiadała. Ale to ja zapytam Cię, Piotrze, na logikę. No? Jeżeli masz planetę, którą możesz podbić w dwojaki sposób, albo możesz najechać statkami, albo możesz zbudować kolonię. Mogę atakować albo kolonizować. No. Jeżeli kolonizujesz, to kolonizujesz pustą planetę. Kolonizujesz ją. Jeżeli ona jest pusta, to po co ją podbijać? W sensie czym? Z kim walczysz tam, żeby podbić to statkami? Okay, pod względem logicznym jest to całkowicie dla mnie niezrozumiałe. Albo podbijam, bo tam jest jakiś lód, którego trzeba zlikwidować z tej planety i jakby, no trzeba go podbić. Mhm. A kolonie to są dla mnie informacją, że no robię kolonie, no bo tam nikogo nie ma, więc muszę tam wysłać swoich ludzi, żeby oni zaczęli budować ten cały rozwój. Rozumiem, czyli według twojego toku myślenia nie można kolonizować i podbijać jednocześnie. Dla Was informacja, napiszcie komentarz, co o tym sądzicie. Ja myślę, że to jest takie troszeczkę tutaj nie działa, ale jakby przechodząc do mechanicznie. Ta gra przede wszystkim została stworzona dla mechaniki. Ta mechanika jest tutaj soczysta. Jeżeli ktoś uwielbia gry, gdzie się buduje swoją talię, swój silnik, to tam przetasowujemy, tu dobijamy 5 kart, tak. To odrzucamy. Tu sobie boostujemy. Jeżeli lubimy to ze sobą w jakiś sposób łączyć,
to jest to bardzo przyjemne. Tak, daje satysfakcję. Bardzo fajny jest ten smaczek taki, że jeden z graczy gra swoją główną misję, drugi może się dołączyć albo nie. I to myślę, że to jest ten element, który będzie wyróżniał we wszystkich deckbuildingach tę grę od pozostałych, które doświadczyliśmy wcześniej. Bardzo tak, bardzo dobrze, że to jest rzeczywiście, bo tutaj wprowadza ten taki aspekt interakcji z graczami, bo gdyby tego nie było, to rzeczywiście byłoby tak, że ja sobie tutaj tworzę i de facto w 90% oczywiście tak jest, że tutaj przede wszystkim swoją galaktykę tworzymy. Jedyny etap to jest właśnie wtedy, kiedy mogę właściwie albo, nie wiem, podebrać, nie będę ci też podbierał kart, jest ich bardzo dużo. Tu też nie będę ci jakoś technologii bardzo podbierał, bo też ich jest całkiem sporo. Więc jakby jedyny moment interakcji, więc dobrze, że to zostało wprowadzane, tak, to w ten moment, kiedy mogę dołączyć się do... To też trzeba, na tym to jakby w tej grze też będzie polegało, że wy jako gracze musicie obserwować, co robi inny gracz, ze względu na to, że wy możecie obserwować karty odrzucone. Tak. Jeżeli wiecie, że konkretne karty już zostały odrzucone i on nie zagra swojej misji w czasie, kiedy ja będę grał swoją, to tutaj możecie zdobyć przewagę nad nim. Zgadza się. I co, moi drodzy, tak prezentuje się... Eminent Domain. Chciałem powiedzieć Eminem, nie wiem dlaczego. Eminem? Eminem. A, ten taki Eminem. Raper. Eminem, raper. Ten biały raper. To jest pozycja dla ludzi, którzy są średnio zaawansowani w górę. Tak, zdecydowanie. Czujesz to, że to czuję, nie jest to, taka, na samym początku jest to nie jest taka do końca intuicyjna gra. Nie, to już jest, to możecie wyczuć to czytając instrukcję. Ktoś, kto absolutnie nigdy nie grał w deck buildery, to nie jest dobra propozycja dla tych, żeby zacząć od tego typu gier. Na początek. Lepiej gdzieś tam zainteresować się mimo wszystko, nie wiem, Hero Realms, Star Realms, ewentualnie DC Superbohaterowie, bo tam ta mechanika jest taka, mimo wszystko bardziej intuicyjna. Tutaj już dochodzi jakiś aspekt ekonomiczny, dochodzą karty technologii, które troszeczkę tutaj nam wprowadzają pewnych możliwości, mnożników, które trzeba sobie już tam jakoś w głowie poukładać, więc nie proponowałbym tej gry dla nowicjuszy. Dla początkujących graczy. Tak się to prezentuje. Moi drodzy, w tym shortcie to wszystko. My grę wam serdecznie polecamy. Oczywiście subskrypcja. Oczywiście like pod filmem. Tak. Wspieracie w ten sposób nasz kanał. No i oczywiście konkursik. Nadal trwa konkurs noworoczny. Galaktyczny konkurs noworoczny kanału Pogramy. I tutaj mieliśmy ekspansję w kosmosie, więc tutaj zapraszamy was w ekspansję na Ziemi. Będziecie budować swoje państwo. Więc polecamy. Stolicę swoją nawet. No właśnie. Capital. No okej. Okay. No dobrze, słuchajcie. To zadanie jest takie, żeby... Co? No, tu jest zawsze problem, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale Polska miała parę stolic swoich. Miała kilka. Także nawet Łódź była przez jakiś czas stolicą. Proszę cię, no. Co to było za stolica? Zadanie konkursowe jest takie. Oczywiście macie 3 dni na odpowiedź. Cały opis dokładnego konkursu jest pod filmem. A pytanie konkursowe polega na tym, że musicie nas w komentarzu przekonać do tego, dlaczego w waszym mieście powinna być stolica Polski. Tak. Czyli macie stworzyć zdanie, które będzie, nie wiem, reklamą, hasłem, uzasadnieniem, dlaczego akurat to wasze miasto ma być stolicą. Musi być to hasło. No, muszą po prostu uzasadnić. Uzasadnić. Dlaczego w waszym mieście powinna być stolica Polski? Okay. Koniec, kropka. Kapitał do wygrania. Tyle. Żegnamy się z wami, moi drodzy, serdeczne Ancymonki. Do zobaczenia w następnym materiale. Pa, pa, pa. Cześć. Jej. Popsuło mi się. Troszeczkę mi się popsuło. Coś ci się tam tego sfatygowało. Dobrze. Sfatygowało ci się. Jeszcze raz, zróbmy to. To był fajny pomysł. No dobra, zróbmy to. Bo galaktyczne raz. Słowo. Galaktyczne, tak. W ogóle idziemy w galaktykę, kosmos eksploracje i podwór. Zgadzam się. Dobrze. Ale to od początku? Tak, od początku. Daj, bo tam dobra. Się w ogóle. Tak, od początku. Rozgrzewka. Zapraszam was na Patronite, ponieważ potrzebujemy waszego wsparcia finansowego, aby móc dalej kontynuować naszą dzielną, galaktyczną podróż, abyśmy mogli prezentować galaktyczne materiały z galaktycznymi grami. A zaludniać kolejne planety, kolonizować, a wiecie, atakować nowe pomysły, atakować nowe pomysły, atakować, nie zepsułem. Dobra, nieważne.